Witam wszystkich widzów w tym filmie, który będzie poświęcony akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforowanemu firmy WattCycle o pojemności 100 Ah. Zanim przejdę do tego konkretnego akumulatora, chciałbym ogólnie powiedzieć o tych akumulatorach litowo-żelazowo-fosforanowych. To są świetne akumulatory. Są gdzieś o połowę lżejsze od ołowiano-kwasowych. Także zaletą jest ich waga, wymiary fizyczne, tak? Są trochę mniejsze. Ale najważniejsze, co je cechuje, to możliwość wielokrotnego ładowania. Różni producenci mówią od 3-5 tysięcy poprzez 8 do nawet 10, chyba ten właśnie ta firma mówi coś o 80 tysiącach ładowań. Trudno powiedzieć, czy ktokolwiek przeprowadził taki test, czy to jest możliwe. Niemniej na pewno faktem jest, że te akumulatory mają dużo większą żywotność niż inne. Jeżeli chodzi o ilość ładowań, to tu ciekawa sprawa, bo producent podaje, że do 5000 ładowań ten akumulator zachowuje 100% pojemność. Nie wiem, czy wierzyć w to, czy nie, ale gdyby tak było, to rzeczywiście rewelacja. No i jeszcze jedną ważną cechą tych akumulatorów, zaletą, jest niski poziom samorozładowania. Otóż naładowany akumulator może być odstawiony na jakiś czas i długo będzie stać, 2-3 miesiące, i nadal będzie trzymał napięcie. Ale z tym się wiąże pewna sprawa. Mianowicie w tych akumulatorach, w większości z nich, dołączone są pewne układy elektroniczne. Niemalże każdy z nich ma tak zwany BMS do ładowania, odpowiedniego ładowania akumulatora i rozładowywania, żeby poszczególne cele się równo ładowały, jak i rozładowywały. Niektóre mają jeszcze te Bluetooth, żeby można było sobie przez aplikację zobaczyć, jaki jest stopień naładowania akumulatora, czy nawet temperatura, bo i czujniki temperatur też tutaj mają te wszystkie układy elektroniczne pobierają prąd. One nie działają na powietrze, tak? Czyli im więcej tych układów elektronicznych jest napakowane w akumulator, tym to samo rozładowanie będzie szybsze. Na to trzeba uważać, bo niektóre te układy całkiem sprawnie wyczerpują ten akumulator. Także jeżeli jest na przykład taki jak ten, który ma tylko tamten BMS, to te samo rozładowanie będzie naprawdę powolne. A jak już mówię o samorozładowaniu, to też chciałbym wspomnieć o rozładowywaniu akumulatora. Te akumulatory też świetne są z tego powodu, że długo trzymają napięcie podczas pracy. Ten spadek napięcia jest bardzo powolny. Tutaj właśnie tutaj w instrukcji na przykład tego akumulatora jest nawet taki wykres.
I tu właśnie ten wykres nam pokazuje pewne niebezpieczeństwo. Otóż, jak, bo ten akumulator jest ładowany do 14,4 V, ale tu z wykresu widać, że podczas zużywania to z tego 14,4 do 13,3, 13,2 gdzieś spada niemalże momentalnie. Po zużyciu 1% od razu spada. I później właśnie tak przy tych 13 V długo, długo trwa, później tam spada do tej nominalnej wartości 12,8, później jeszcze niżej, do i może nam się wydawać, że mamy tam powiedzmy ten 12,2, 12,3 V, że jeszcze jest sporo prądu. No, może nas zaskoczyć to, bo okaże się, że po użyciu tam przez 10 minut nagle ten woltaż spadnie nam, kurczę, od razu do 11, momentalnie niemalże, tak? Także tu jest to niebezpieczeństwo przegapienia czasu, gdzie już tam praktycznie nie ma tej energii w tym akumulatorze. Oczywiście jeśli mamy tą aplikację i w akumulatorze jest Bluetooth, możemy sprawdzać. Ale mimo aplikacji możemy o tym zapomnieć, tak? Sprawdzić i okaże się, że można nawet uszkodzić akumulator, nadmiernie go eksploatując. Przechodząc do tego konkretnego akumulatora, który jest produkowany przez firmę WattCycle. Jak widać, ma on napięcie 12 V i 100 Ah pojemności. Tu jest takie określenie mini, bo rzeczywiście jak na 100 Ah to jego objętość jest dosyć mała, wymiary dosyć małe. Tutaj on ma tak, tutaj ma 26 cm, tu 17 i wysokości 21. Także jest nieduży moim zdaniem. Tutaj ta obudowa jest w klasie IP65. Więc odporna na zachlapanie, tak? Myślę, że dzięki temu można ten akumulator stosować przy tak zwanym trollingu, czyli holowaniu przynęty, łowiąc ryby na tym, na jeziorze, gdzieś sobie powoli się tym łódeczką płynie, holując za sobą jakąś przynętę i tak objeżdżając dookoła jeziora. Także dla wędkarzy to ten, co tu chyba, nie, myślałem, że to jest symbol właśnie. Tutaj w tym akumulatorze jest zgromadzone 1280 Wh energii. Że tą energię można czerpać z taką mocą, takim maksymalną mocą do 100 amper, tak? Więc to jest dużo, to bardzo dużo. To jest inne na przykład typy akumulatorów jak te litowo-jonowe. Nie można tak mocno obciążać. No, kwasowo-ołowiowe są z kolei lepsze, bo znoszą większe obciążenie. No ale ten jest taki pośredni między litowo-jonowym a kwasowo-ołowiowym. Nawet takie chwilowe obciążenia mogą sięgać nawet do 300 amper, ale to tak na przeciąg sekundy. Na przykład przy włączaniu silników elektrycznych dużej mocy to zawsze przy starcie następuje taki pik pobrania energii, potem to spada.
Ten akumulator, jak wiele innych, ma sporo zabezpieczeń. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, nadmiernym naładowaniem, czy też używaniem go lub ładowaniem w nieodpowiedniej temperaturze. Otóż używać go można w temperaturach od minus 20 do plus 70. Natomiast ładować można go tylko od 0 stopni do 50 stopni plus. I te czujniki, które tam są, odcinają zasilanie, jeżeli te warunki nie są spełnione. Ale tutaj jeszcze jedna właśnie uwaga. Chodzi o to, że nawet jeżeli, powiedzmy, przy nadmiernym rozładowaniu ten układ elektroniczny odetnie nam tutaj zasilanie, tak, żeby zabezpieczyć akumulator przed nadmiernym rozładowaniem, to te układy elektroniczne, które są w samym tutaj akumulatorze, dalej będą czerpać prąd. Także mimo zabezpieczenia, jeżeli po odłączeniu tu zasilania nie naładujemy go, to może bardzo szybko się rozładować poniżej dopuszczalnego minimum i uszkodzić właśnie te układy elektroniczne, które tam będą. Mówię, im więcej ich jest, tym szybciej będą rozładowywać. Ten akumulator może być łączony szeregowo i równolegle z innymi akumulatorami takimi. Łącznie może być to 16 akumulatorów połączonych razem. Tak, że razem będzie coś ponad 20 kWh pojemności. 20 chyba i pół. Mniej więcej. To jest ważne, jeżeli chodzi o tworzenie tych magazynów energii. Z tym, że no, akurat ze 100-amperowych tworzenie magazynów energii jest raczej kiepskie. Tutaj ten producent ma 200-amperowe, a nawet 400-amperowe akumulatory, więc te będą się bardziej nadawać do tworzenia tych magazynów energii. Inną właśnie ważną zaletą tych akumulatorów jest też możliwość ładowania wysokim prądem. Tu akurat ten może być ładowany prądem 20-amperowym. Także bardzo, bardzo dużym. Znaczy, że w 5 godzin całkowicie naładujemy akumulator. Jego waga to jest około 10 kg. Tutaj jest łatwa kalkulacja, jeżeli chodzi o wagi tego typu akumulatorów. Po prostu 10 amperogodzin to jest kilogram. I tutaj jak jest 100 amperogodzin, to 50 amperogodzin waży 5 kg. Tak jak ten mój tutaj w przyczepie, który też jest litowo-żelazowo-fosforanowy i waży 5 kg, bo 50 amperogodzin jest. Te akumulatory zdobywają powoli popularność. Myślę, że ta popularność wiąże się mocno ze spadkiem ich ceny, ponieważ początkowo były bardzo drogie, później już tylko drogie, a teraz robią się wręcz tanie. W zeszłym roku ten akumulator, który mam w przyczepie, kupiłem za około 1000 zł, to jest 50 amperogodzin, tak? Natomiast ten 100 amperogodzin widziałem tam na stronie, tam gdzie ten
Link jest w opisie, gdzie można kupić ten akumulator, to widziałem tam chyba coś koło 200 euro, czyli 800 zł, powiedzmy, przybliżenie 800 zł, tak? Czyli 800 zł akumulator 100 amperowy, a w zeszłym roku 50 amperowy 1000 zł. Zjazd ceny jest naprawdę bardzo duży. Coraz więcej jest tych producentów, widzę, już teraz to trudno się połapać. Tak dużo jest tych producentów i dlatego tak mocno tanieją. I jeszcze jedna, tutaj ta firma, WattCycle, tak? Teraz właśnie przed świętami wielkanocnymi ma też jakąś promocję, sporą obniżkę, tak? Więc można by się zainteresować, czy właśnie nie zakupić, bo być może będzie taniej niż później. Aczkolwiek później będzie być może obniżka poświąteczna, więc ten. Trudno powiedzieć, jaką politykę cenową ma ta firma. Więc jeżeli zachęciłem do zakupu, to tak jak mówię, jest w opisie link i kod rabatowy na 8% rabatu. Nie wiem, czy te rabaty się sumują, czy nie. W każdym razie można zakupić. I dziękuję za obejrzenie tego filmu i jak zwykle zapraszam na inne moje filmy.